Zapraszamy do obejrzenia wspomnień z przełomu września i października z Lublina i Słuszca. Witam. Niestety nie mogłem być obecny w Słuszcu. Na całe szczęście godnie zastąpił mnie Marek. Już pierwsze spotkanie w piątek w Auli Chemii zgromadziło sporo osób, pomimo iż był to dzień pracy. Wysłuchaliśmy wspomnień Zujka, Walka, Mara, Okonia. Obejrzeliśmy zabawny film Hansa. Połoniny wezwały mnie prawie 40 lat temu. Mszę świętą w kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim przybyło już o wiele więcej osób. Mszę celebrował nasz ksiądz przewodnik Marcin Jankiewicz. Tak pięknie mówił o tych z nas, którzy już przebyli swą ostatnią drogę i o tym, aby być wdzięcznym Bogu, że mogliśmy się z nimi spotkać. Niezwykła sceneria kaplicy, nasze przejęte twarze, piękny śpiew, modlitwa, wspomnienie naszych zmarłych kolegów. To zapadnie w pamięć. W sobotę wczesnym popołudniem dotarliśmy do Roztoczanki w Słuszcu. Potem Marek Świtacz zabrał nas na spacer do rezerwatu nad Tambią. Nieoceniony Marek. Tak jak na ostatnim spotkaniu w Janowie Lubelskim opowiadał nam o wydarzeniach sprzed lat, o trudnej historii tych ziem, o ludziach, którzy tu żyli, którzy walczyli o lepszą i wolną ojczyznę. Było cieplutko, słoneczko, jesienne barwy lasu, szumy na potokach i gromada fajnych ludzi. Chwilo trwaj, nie tylko ja tak myślałam. A wieczorem pyszne jedzenie z grilla i piwko. Lasom drzewnym nie trzeba stawiać świeców, nie musisz o nim szklić.
zbudujemy dom, bo taki dom musi być. Było trochę wspomnień najstarszych przewodników, podziękowania dla prezeski Ani Śliwy, która fruwała pod sufit. Potem towarzystwo się rozdzieliło. Zrobiły się co najmniej trzy grupy, jedna pod wiatem, inna przy ognisku, jeszcze inna na tarasie domku nad stawem, nie licząc całkiem małych grup. Wszędzie słychać było śpiew, poszły w ruch rodzinne nalewki, snuły się wspomnienia, rozmowy, rozśpiewały się gitary. I było dobrze. Yes.
Nie popisuj się. Te. Nasi wspaniali gitarzyści nie zostali zastąpieni przez bezduszne roboty.